Cześć, z tej strony Kusz i witam Was w kolejnym odcinku z Pokémon Go. Dzisiaj jeszcze mam trochę mniej energii, to przepraszam. Źle się czuję, chyba się przeziębiłem. Ale postaramy się i tak zrobić jak najwięcej Pokémon Go, bo zaczął się oczywiście nasz event Halloweenowy i zaczął się quest na Mega Gengara. Tutaj z tego questa nie dostanę samego Mega Gengara, bo nie można złapać Mega Gengara, można zbierać energię do Mega Gengara. Oczywiście jak się zbierze 200, to wtedy któregoś ze swoich Gengarów można sobie ewoluować. Są swoje 13 poków, złap 13 Pokémonów duchowych, złap 13 Pokémonów mrocznych. Nie będzie to bardzo ciężkie, biorąc pod uwagę obecne spawny duchowe mroczne. Jak najbardziej jest to do zrobienia. Pieczątka dzisiejsza i tutaj dostałem też questa kolejnego Spooky Message Unmasked. Złap 30 duchów, transferuj 4 poki, złap 34 pokemony. A i w ogóle wyczyszczę sobie najlepiej questy z jednego prostego powodu, bo chcę mieć miejsce na nowe, bo przypominam, że są questy, z których można trafić Shiny Spiritomba pierwszy raz ever Pokémon Go. Złap 18 mrocznych pokemonów, złap 28 duchowych pokemonów, wygraj 2 rajdy. To są te questy, z których może się trafić Spiritomb, który może być Shiny. I tutaj oczywiście zwracam uwagę, że są dwa rodzaje rajdów na Gengara w tym momencie. Mega rajdy na Mega Gengara i rajdy na Gengara. Z obu trafia nam się Gengar w kostiumie halloweenowym, natomiast z Mega rajdu trafia nam się również oczywiście Mega Energia, także z tych dwóch rodzajów rajdów warto robić tylko tego Mega rajda. Dobra, pierwszy Pokémon mroczny dzisiaj. Obczajmy sobie też te paczki halloweenowe, ale zrobili śmieszne w tym roku, zobaczcie. Creepy Crate, Boo Bundle i Pumpkin Pack. Wyglądają dosyć podobnie do tych, co były wcześniej, te paki. Oho, zobaczcie, powrócił ten śmieszny Pikachu w przebraniu Mimikyu. Mimikyu to jest Pokémon z siódmej generacji, który powstał poprzez to, że Pokémon Duch przebrał się za Pikachu. Także Pikachu przebrany za Mimikyu, który przebiera się za Pikachu. To jest taka już troszkę incepcja. Chociaż swoją drogą ostatnio oglądałem ten film Incepcja i zauważyłem, że ja źle używam słowa incepcja i dużo ludzi w Polsce źle używa tego słowa. Bo w tym filmie incepcja to było to zasianie jakiegoś pomysłu u kogoś w głowie, a nie sam fakt, że ma się sen we śnie. Ale mniejsza o to, tak czy inaczej świetny film. Naprawdę dobrze, że go obejrzałem. Teraz mam pytanie sam do siebie, bo już tak długo gram w Pokémony, że zapominam po prostu, co już mam złapane, a co nie. Ja się zastanawiam, czy ja mam jakiegoś Shiny Gengara. Można pisać Shiny and Ghastly plus Ghastly. Widzicie? Shiny and plus Ghastly. W tym momencie wyświetlają mi się wszystkie Shiny Pokémony z całej rodziny ewolucyjnej Ghastly'ego. Także widzę, że mam dwa Shiny Ghastly, trzy Shiny Gengary, dwa Shiny Huntery, a Dortmund 2019. Przecież był Community Day na Ghastly. To wiele wyjaśnia. To wiele wyjaśnia. To się idealnie składa, bo dzisiaj w tym odcinku będę chciał oczywiście zrobić Mega Gengara, ale na pewno wiecie, że Shiny Mega Gengar wygląda milion razy bardziej kozacko niż zwykły Mega Gengar, ponieważ Shiny Mega Gengar jest cały biały i takiego dzisiaj właśnie Mega Gengara postaram się zrobić. I teraz tylko dokończyć łapanie duchów i mrocznych Pokémonów i przechodzimy do etapu drugiego. Patrzcie, co mamy. W końcu spotkałem tego Sableye'a ze śmieszną czapeczką. No takiego to chciałbym mieć Shiny. Sableye z czapeczką Litwicka, jakie to jest genialne. Jak to idealnie mu pasuje, chociażby ze względu na kolorystykę, co nie? Zobaczcie, trafiłem na Pokestopa z AR Mappingiem. Już parę dni temu został przywrócony ten AR Mapping do gry. Także nawet w miarę szybko naprawił ten błąd. I zobaczcie, że jest ikonka po lewej u góry z napisem AR Mapping i jest to graffiti. Jestem ciekaw, czy właśnie przez to zostało to wytypowane do AR Mappingu, że jest tu graffiti i Niantic podejrzewa, że może go już tu nie być. I jak ludzie powysyłają im filmiki, gdzie rzeczywiście nie widać tego graffiti, to usuną w tym miejscu Pokestopa. Taka moja teoria, ale zrobimy sobie tego questa. Natomiast ten kurczak tu jest, zresztą wam pokażę. Tam po prawej kliknąłem części tego questa, scan Pokestop, jasne, jasne, jak widać. Kurczak ma się dobrze i dalej jest tam, gdzie miał być. Natomiast czy taki kurczak powinien być Pokestopem, to już jest inna kwestia. To co? Kliknam sobie Upload Later i quest zaliczony, dostaje Max Revive'a. Troszkę lepsze są te nagrody niż ze zwykłych questów, średnio. I słuchajcie, to będzie mój ostatni mroczny Pokémon w tym etapie questa. Także mamy zaliczony Handawerek z tego etapu, który też jest mroczny swoją drogą. Mamy kolejny etap i mamy tak. Czemu ta Mega Energia się nie wyświetla w sumie, jak się odbiera nagrody? Zabraliśmy 50 Mega Energii, zrób 9 Nice'ów z rzędu, ewoluuj 4 Pokémony, złap 94 Pokémony, ale dużo, Jesus! Zabieramy się za to, a tutaj jeszcze muszę dokończyć łapanie jeszcze 5 duchów, które akurat mi się tutaj porespiły. Raz, dwa, trzy, cztery i to będzie 5. Słuchajcie, w tym momencie przypominam, bo może być troszkę zamieszanie. Teraz o tym pomyślałem, że może być takie pytanie. Czemu na przykład nie macie tego questa? Bo nie wszyscy go mają. Tego questa dostali tylko ci, którzy kilka tygodni wstecz zrobili innego czasowego questa. Także jak nie masz tego questa, no to trudno. Musisz zebrać Mega Energię do Mega Gengara po prostu z rajdów. Także tutaj połapię te Pokémony, zrobię te nice, ewoluuję te Pokémony. Za to ten quest, który jest dla wszystkich,
już mam zaliczony pierwszy etap i z niego trafiam Duskula, siedzi i pojawia się kolejny Pokémon. Tym razem jest to Yamask. Złapię go na Pineappie. Będzie 12 candy. Ciach. Etap drugi. Złap 10 mrocznych Pokémonów, zrób 8 nice'ów, złap 108 Pokémonów. Czyli tu i tu muszę nałapać teraz około setkę Pokémonów, także zabieram się do roboty. Zaraz do Was wracam. Dobra, zaczynamy mojego pierwszego Mega Gengara ever, słuchajcie. Ja wiem, na zwykłym Raid Passie udało mi się zaprosić 3 osoby, także jest nas 4. Typem mrocznym oczywiście lejemy go. Powinno być w miarę okej. Te mroczne tyrki, no jednak dosyć często się przydają, jakby nie patrzeć. Bym sobie zrobił mega ewolucję, ale w sumie szkoda mi tej energii do tego Handuma. Jak wprowadzą coś takiego, że będzie można dostawać 2 razy więcej candy za łapanie, mając przy sobie jakąś mega ewolucję, to wtedy oczywiście będę robił na każdego rajda legendarnego jakąś właśnie mega evo. I zobaczcie, i tak teraz wygląda ten Gengar. Będziemy łapać sobie go w kostiumie. Zaraz zobaczymy, ile mega energii do Gengara. 60. No i fajnie. Przyspieszamy sobie troszkę możliwość zrobienia tej mega ewolucji i słuchajcie, od razu mówię, jak mega ewolujecie go w takim kostiumie, to mega ewolucja nie ma kostiumu. Także można robić tę mega ewolucję takiego Gengara, ale po prostu nie nosi on tego kostiumu w momencie mega ewolucji. Siedzi, sprawdźmy sobie IV, nawet okej. Okay. Zachowam go sobie na pamiątkę, no bo fajny kostium. To teraz sobie zlejemy Darkrai, bo od razu jest obok. Wysłałem też zapro paru osobom, Sotor. A Darkrai oczywiście bardzo warto robić teraz podczas tego eventu, bo jest podczas eventu halloweenowego podwójne candy załapanie, także można dostać 12 candy nawet do Darkraja za każdego rajda. Na ten moment ja bym jeszcze nie wzmacniał Darkrajów, taka jest moja opinia, ponieważ jest w kodzie gry atak specjalny dla Darkraja Dark Void, ale w tym momencie łapiąc go na rajdach, on nie może mieć tego ataku, także można rajdować, można szukać shiny, można sobie zbierać candy, ale z powerupowaniem, aby się jeszcze wstrzymał, aż otrzyma tego Dark Voida na jakimś evencie. Bo nie wiem, jakie będzie miał staty, ale pewnie lepsze niż obecne ataki. Dobra, zbity, słuchajcie, Darkrai i mamy tak. Patrzymy, ile rare candy, tylko 3, no trudno. Za to postaram się jak najwięcej candy zrobić do Darkraja. 19 boli, także mogę sobie popróbować. Pineappami, ale słuchajcie, nie mam shiny Darkraja jeszcze żadnego. Także tutaj duże pole do popisu, bo tak jak mówię, czekam na Dark Voida na nim. O, krytyczne złapanie. I 12 candy do Darkraja. Za jednego rajda opłaca się teraz rajdować. O, Sotor mnie zaprosił na kolejnego, słuchajcie, Mega Gengara. Oh yeah! I tak to się szybciej robi, a nie się męczenie z questem. Wieża ciśnień to w Krakowie. Jeśli chodzi o kontry na Mega Gengara, jeśli ktoś jest ciekawy i nie wie, jak za bardzo to ugryźć, no to jak widzicie, Giratinka, Darkrai, Groudon, Landorus, Metagross, Mewtwo z psychicznym movesetem. Ale tutaj bym uważał, bo jak Shadow Ballem wejdzie ten Gengar w naszego Mewtwo, no to ściąga go na hita. A Darkrai, tak jak widzieliście chwilę temu, walczyłem z Darkraiem i miałem Pokémony głównie walczące, no bo walczący najlepiej go kontrują. Ewentualnie Mega Beedrill ze movesetem robaczym. No tak ledwo nam poszło, słuchajcie. Nie był to rekord świata, jakoś nie poszło nam super świetnie. 2 Rare Candy i 50 Mega Energii. Z Weather Boostem w Krakowie. Ciach. Pierwszym bolem. Jeszcze troszkę Mega Energii i już zaraz mogę robić Mega Gengara. Spróbujmy dokończyć tego questa. Mamy 93 z 94. O, Litwick. Litwicki łapcie, koniecznie na Pineappach. Chandelure, jeden z najsilniejszych, jeśli chodzi o DPS Pokémonów ognistych w grze. Te candy do Litwicka są dosyć drogocenne. 94 na 94. No to lecimy z tym, jak to wygląda. 3 nagrody, wszystkie 3 to jakieś poki. Pierwszy Gastly. Siedzi. Drugi Hunter. O, już wiem, dokąd to prowadzi wszystko, słuchajcie. Trzeci będzie pewnie Gengar. Jest Hunter. I zobaczmy, co jest trzecie. Gengar rzeczywiście. I to przebrany. Dostajemy darmowego, gratisowego przebierańca. Ciekawe, czy będzie miał dobre IV. Siedzi, ale nie tego będę mega ewoluował. Fajne IV. 15, 11, 11. Super. Zbieramy sobie ten mega energię plus 50. I tutaj po 20, 40, 60 i plus 100. Czyli można zebrać całą mega energię do zrobienia tej mega ewolucji z questa. Nie trzeba robić żadnego rajda, jeśli ktoś miał tego questa w Pokémon GO. A dodawałem odcinek jakiś czas temu. Musi zrobić tego questa, żeby dostać questa na Mega Gengara. Kto go obejrzał, ten wiedział. Tutaj jeszcze muszę zrobić drugi etap w tym questie, a to jest quest na galariańskiego Yamaska. Co ciekawe. Ale zróbmy sobie w pierwszej kolejności, słuchajcie, oczywiście naszego Shiny Gengara w Mega Gengara w Pokémon GO, czyli będzie to wpisik do Mega Pokédexu. Słuchajcie, nie musiałem robić nawet tych rajdów. Łącznie z tymi rajdami mam już 440 Mega Energii do Gengara. Patrzcie, jak mu rośnie CPS. 1892 na 4470, a to nawet nie jest wymaksowany. Wcale nie ma takiego wysokiego levela. Oczywiście obecnie w trakcie trwania eventu halloweenowego, ale on kozacko wygląda. Ale śliczny jest, zobaczcie.
Mega Gengar, Shiny Mega Gengar. Obecnie w czasie trwania eventu halloweenowego on ma zwiększone CP w formie Mega Ewolucji, także nie myślcie, że tak będzie zawsze, bo tak to byłby to najsilniejszy Pokémon w Pokémon GO. Zobaczcie zresztą na listę moich Pokémonów według CP. No i widzimy, że Mega Gengar zajmuje tutaj pierwsze miejsce ewidentnie, przynajmniej na ten moment. Zaraz go sobie przetestujemy na jakimś rajdzie. Tak wygląda w zbliżeniu. Animacje z tyłu, plecki i przód. Jeszcze mu porobimy jakieś zdjęcie też. Trochę pod kątem, żeby była jakaś głębia, słuchajcie. O, Yamask mi się zrespił, słuchajcie. Zrespił się z niego Yamask. A jeszcze wam muszę powiedzieć jedną ciekawą rzecz. Zebrałem tego questa, gdzie było złap 18 Pokémonów duchów. I to jest nagroda z niego. Zwykły Spiritomb. Mógł być shiny, no ale to by było zbyt dużo szczęścia, gdyby mój pierwszy Spiritomb z questa w tym roku był od razu shiny. Siedzi. O, dostałem zapron na Darkraya do Anglii. Także chętnie sobie zbiję. Wezmę też mojego Mega Gengara, Mega Shiny Gengara na tą walkę. Nie żeby to miało jakoś mega dużo sensu, ale do czegoś trzeba go użyć, jakoś trzeba się nim pochwalić. I zaczniemy sobie od niego, także niech wchodzi do akcji. Oj, chyba szybko zleci coś trzeba, zobaczcie. Tutaj wystarczy jeden mroczny atak w wykonaniu Darkraya, żeby ścisnął tego Mega Gengara. Dzięki Atomix za rajda, bez Red Candy tym razem, kurczę, a szkoda. Ale łapiemy oczywiście na pineapie, żeby podwójne candy zebrać. Podwójne, czyli 12. Czekamy na atak i ciach, ekscelencik. I jeszcze raz. Nie chcę siąść. No dawaj. O jest, teraz siedzi. 12 candy weszło, zobaczmy sobie statystyki. 10, 14, 11. Dosyć słabe. Słuchajcie, to był troszkę fail z tym użyciem Gengara na rajdzie. To spróbujemy nim zawalczyć chociaż z zespołem R. Zobaczmy, jak się prezentuje w walce. Zajmuje 3/4 ekranu, słuchajcie, tymi swoimi wielkimi plecami. Co prawda tutaj też obrywa super efektywnie, bo walczy akurat z Pokemonami trującymi, także to jest trochę bez sensu. No ale wiecie, o co chodzi w tym filmiku. O to, żeby pokazać też troszkę, jak się prezentuje, jak wygląda właśnie taki shiny Mega Gengar. Akurat mi nie podpasowały dobre sytuacje do jego użycia, ale wygląda kozacko. Tyle można o nim powiedzieć i generalnie dosyć dobre są staty. Widzicie, jak mu wzrosło CP. Tylko jeszcze raz podkreślam, poza eventem halloweenowym jednak będzie mu wzrastać troszkę mniej przy tej mega ewolucji. No jakoś sobie poradził z tymi Pokemonami. Przy okazji zaliczyłem tego questa ogólnie dostępnego. Drugi etap questa na galareńskiego Yamaska. Ale dzisiaj w tym odcinku chyba go już nie ukończę. Spiritomb kolejny. A nie ukończę dlatego, że nie dość, że zrobiło się ciemno, to zaczęło padać, a ja już jestem przeziębiony. Nie chcę być jeszcze bardziej chory. Koniecznie zostawcie łapę w górę, subskrybujcie kanał i widzimy się w kolejnym odcinku. Oglądajcie dalsze filmiki, których propozycje wyświetlają wam się teraz na moim kanale.